odgrzać. Taką naprawdę bardzo, bardzo starą grę, coś co wygrzebałem właściwie z czeluści mojej biblioteki, która gdzieś tam leży, gdzieś na dnie, kurde, patrzę, płyta. Dino Crisis. I biorąc pod uwagę, że Capcom niedawno wydał remake Resident Evil, pomyślałem, wiecie co, czemu nie? W końcu gra jest pokrewna, bo to w tym samym czasie wyszło. Niektórzy nazywali to nawet Resident Evil, tylko że z dinozaurami. I powiem szczerze, że sama gra w sobie była bardzo dobra. Mi powiem szczerze, że bardzo się podobała, tak? No nie wszyscy niestety byli entuzjastyczni co do tego, tak jak ja. Aczkolwiek, no tak jak mówię, no, jest też wiele osób, którym się gra naprawdę podobała i zdobyła na pewne, że tak powiem, grono fanów. Wyszły oficjalnie trzy części. Przy czym pierwsza część to jest to, co, na której się skupimy. Widziałem również nieco nagrane YouTube dwójki i powiem szczerze, że tak jakoś nie za bardzo przypadło mi do gustu. Może dlatego, że bardziej była nastawiona na akcję niż taka jedynka, która w typowo rezydentowskim stylu była raczej survivor horrorem w pewnym sensie. No i jeszcze jest trzecia część, ale to była naprawdę jakaś taka, że tak powiem, bardzo dziwna rzecz, bo to się działo w jakiejś przyszłości, w kosmosie, gdzieś tam na jakimś statku, gdzieś tam coś takiego, zupełnie to nie miało związku z pierwszymi dwoma częściami, poza tylko tym, że to były dinozaury. No i dobra, jeszcze tylko, żebym opanował, jak tu się gra w tą grę, jak się gra w tą grę. Przypomniał sobie, jakie sterowanie, dobra, normal, weźmiemy. Zaznaczam, że gra działa w rozdzielczości 640x480, więc ja sam tutaj właściwie wszystko obsługuję na jednym ekranie, bo mam tylko takie małe okienko praktycznie na monitorze, w którym gra działa. No zresztą sami widzicie, dla waszego, oczywiście u was to będzie inaczej wyglądać, bo to wszystko będzie rozciągnięte na ekranach, tak? Przez tutaj oprogramowanie, ale może to nie wyglądać tak dobrze, aczkolwiek no nic się na to nie da poradzić. Stara gra nie ma lepszych tekstur, nie ma modów i tak dalej, więc musimy sobie radzić z tym, czym mamy. Zresztą jeszcze taka rzecz, chciałem wam zaznaczyć, że jak zauważyliście, mogę sobie wybrać kostium, tak? Nie jest to opcja, która jest normalnie dostępna, z tego co mi wiadomo, w wersji na konsolę. Dlatego, że konsolowa wersja Dino Crisis tego nie miała. To znaczy, miała kostiumy, ale zdobywało się je, z tego co pamiętam, w zależności od tego, jak szybko się przeszło grę, tak? Czyli to była forma takiej nagrody. Tutaj, no i wiadomo, jak się najszybciej przeszło grę, chyba czy wszystkie zakończenia się odblokowało. Coś takiego było, że dostawało się granatnik z limitowaną ilością amunicji. Coś takiego. W każdym razie ja zawsze, najbardziej mi się podobał i tak zawsze pierwszy rodzaj kostiumu Reginy, czyli ten. No i z tym zaczniemy naszą rozgrywkę. The second report from Military Experiment Facility. Agent name, Tom. I've successfully infiltrated under the guise of a researcher as planned. I've encountered no information regarding top secret development of new type weapons. But I have discovered there is an unexpected individual at this facility. The man is Dr. Kirk, the leading authority of our nation's energy research. Ja przecież nie wiem, dlaczego te czcionki są takie zniekształcone. Niestety widać artefakty graficzne, trochę taka kicha, powiem szczerze. Ale one się pokazują tylko wtedy, jeżeli grę puścimy w oknie. Jeżeli grę mamy rozciągniętą na, że tak powiem, cały monitor, to wtedy wszystko jest tak, jak należy. Dobra. Co jeszcze mamy tutaj? No to by wyglądało na tyle, tak? No. Chyba do końca filtry też nie wskazuje trzeba, bo widzę, że tutaj pasek skacze, jak się pojawia szum z zewnątrz. Dobra, wolałbym, żebyśmy jednak do gry już przeszli. Jacobs.
we've got a little turbulence. Once you hit the ground, head straight to the designated convergence point. Got it? Najśmieszniejsze jest to, że tutaj układ jest taki w intrze, że na początku nawet reginy niespecjalnie widać, tak? Więc gdybyśmy nie mieli na przykład wyboru kostiumu na początku, tak? Czy tych jakby scenek demo, które grają, to byśmy nawet przynajmniej do tej pory się nie zorientowali, że mamy kobietę w zespole. A tym bardziej, że może ona być główną bohaterką gry, tak? No cóż, taka mała, że tak powiem, ciekawostka. Wait! Elegancko. No i zwierzątko miało przekąskę, tak? Okay. This is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Something's wrong. The lights in the guardhouse are out. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance. Stay here, Junior. Leave the guards to me. Hey, did you hear what he just called me? Forget about it. Just let Gale handle this. All right. It's clear. Okay, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room. No, i od tej pory, prawie od tej pory zaczyna się właściwa gra. Trudno uwierzyć właściwie, jak tak się patrzy, czasami pomyśli, jak długą drogę przeszła grafika komputerowa od czasu właśnie gier z PlayStation 1 do dzisiejszych czasów. Świetnie to porównanie, zwłaszcza widać na nowym Residencie, jak sobie obejrzałem na YouTubie, tak? Bo niestety Residenta 2 nie mam. No trudno, tak? Obejrzałem sobie grafikę starego Residenta PS1 i potem sobie wrzuciłem na jakiegoś Let's Playa i patrzę, wow, to jest remake. Niesamowita różnica. Let me guess. This is some of your handiwork, right? The brass is still worn. These guards were shooting at something very recently. So who were they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there. Ripped right through the steel fence. Well, the hole is nice and clean, but I still say you could have done this. Very funny. Still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area. Dobra, niech ci będzie. Dobra, jak ktoś tutaj się sterował? Gdzie tu w ogóle był bieg? Czekajcie, tutaj było jakieś takie, to jest... dobra, to jest bieg, już mam opanowane to. Zobaczmy... dobra, pokój, pokaz potrzebujemy tutaj do kluczyka. Na razie go niestety nie mamy, ale zobaczymy, może tutaj coś znajdziemy. Storage material.
Dobra, tutaj już wiemy, że coś mamy i tu mamy jakiś klucz. Dobra. Kurczę, ale muszę coś zrobić z tymi artefaktami, bo to jest po prostu... strasznie komputuje. To znaczy główne napisy są i tak widoczne, no ale tutaj z boku, jak widzicie, tak, menu, no jednak jest rozmazane. To jest strasznie ciężko odczytać. Znaczy plus minus można się domyślić, co to jest, tak? Przedmiot, tak, ekwipunek, mapa. Tym możemy mieszać różne jakieś znalezione przedmioty, żeby uzyskać coś nowego, no i wiadomo wyjście, tak? Dobrze, chociaż że grafika wygląda porządnie. I przesuwamy tutaj regalik sobie, elegancko. Dobra, i mamy, co mamy? Medpack, bardzo dobrze. Medium. Dobra. Pam, pam, pam. Dobra, możemy sobie iść stąd już. Dobra, tu jest ten ziomuś. No, z nim się nie dogadamy. Tutaj raczej chyba nie wejdziemy. Dobra, czyli mamy ziomka w środku. How's the progress going with that security system? I don't know what's been going on here, but it looks like all the power in this facility's been cut. Same here. As long as that's the situation, there's not a lot I can do. Why don't you see if you can gain access to the backup generators on the ground level? I'm on it. What are you doing here? I caught the last part of your conversation. By the way, I found a key. Hand it over. Let's head outside. Ktoś tu ma dzisiaj zły dzień. Dobra. Teraz tak, tanie tu. Nie, zamknięta, czyli tu musimy tam iść. Mięsko. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestine straight out. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. Okay, let's move on. Musi to być jakiegoś rodzaju zwierzątko. Ciekawe jakiego. Tak. No. Jesteśmy w pokoju z generatorami i tu coś powinno być. Chwilę, nie. O, jest panel, dokładnie tego potrzebujemy. O, ustaw się. Dobra. No dobra, i... ale coś jeszcze powinno być, tak? Here it can charge it. No dobra. A, dobra, czyli bym się pomylił, bo jest jeszcze dużo dalej w grze, jest jeszcze jeden pokój z taką zagadką, tylko że ten, ta bateria, co tam ma się ładować, coś takiego, ona znajduje się w środku tej ładowarki, trzeba ją po prostu wyjąć. Chyba jeszcze będziemy musieli wykorzystać tego, tą ładowarkę w przyszłości, ale dobra. To nie, czyli mamy tutaj zagadkę z trzema tymi. Czterema. Najpierw się przyjrzyjmy kolejności. Czerwony, niebieski, zielony, biały, tak? No i dobra. To jest prosta zagadka na początek. No i proszę bardzo. Cancel. I jedziemy. Will you press it? Tak. Boom, boom, boom. Łatwizna.
No i udało nam się odpalić generator. Możemy teraz... Ups, to jest ekwipunek. Czekajcie, czym się wychodzi. Aha, to jest ten sam guzik, jasne. Coś naszego przyjaciela dorwało. Coś dużego. Z zębami. Robi się groźnie. No dalej. O rany. Padł. Padłeś, powstań. Tak jest, dobra. Czy coś tutaj będzie ona mówić? Nie, nie. No. Chyba jaki nas stan zdrowia. Nie ma podanego. A no tak, bo tutaj troszeczkę inaczej jest mierzony w rezydencie, z tego co pamiętam, był taki wskaźnik, który mówił, czy jesteśmy, jak bardzo jesteśmy, że tak powiem, uszkodzeni, tak, albo kiepski jest nasz stan zdrowia. Tutaj to niestety, z tego co widzę, należy po prostu obserwować zachowanie postaci. Jeżeli postać chodzi normalnie, nie ma problemu, za nic się nie trzyma i tak dalej, to znaczy, że jest okej, tak? W innym przypadku, no wiadomo, że jest coraz gorzej, tylko nie pamiętam, jak te stadia wyglądają. A, to było to rozwleczone zwłoki. Dobra. Tu będzie wyjście do stróżówki. Pac, pac, pac i... It's Gale. I lost him. So what's the bad news? Did you run into some guards? You're not gonna believe this. He was attacked by some kind of dinosaur. Now that's a good one. So, who was it? Ernie? This isn't a joke, you idiot. We were just attacked by a big-ass lizard. For real, what's going on over there? All right. Head over to the control room and we'll sort out this whole situation. Dobra. Wiem już, gdzie musimy iść. Raz tylko pytanie, gdzie my jesteśmy? Tutaj tekstura się nie wygrała porządnie, ale wydaje mi się, że gdzieś, kurczę, tu gdzie jest ten żółty ślad. Nie, ten żółty ślad to save point. Kurde. No dobra. Jedziemy. Oczywiście, że tak. Brakuje tylko takiej muzyki z Mission Impossible. No kurde, jak na przód wentylacyjny, to jest całkiem spore. To chyba są dwa miejsca, przez które możemy zejść. Tylko nie pamiętam, które jest które. Tu jest jedno. Tu jest drugie. Nigdy nie pamiętam, do którego należy użyć. Dobra. Spróbujemy tutaj na końcu. Aha, dobra.
Czyli... no właśnie, jesteśmy przy ogrodzeniu... Nie wiem, co to jest. Czy to jest... Czy to jest... no kurde, nie wiem, no to wygląda jak lasery, tak? Ale dinozaura odpycha jakby to, nie wiem, co najmniej był jakiś ten, szok elektryczny albo coś takiego. No dobra. O, jedno zejście za daleko. Okej, straszna muzyczka. Symbol jakiejś organizacji, jak to zazwyczaj bywa. Uuu, na dole widzę coś jest, już pod schodami. Dobrze, idziemy w dobrym kierunku. No i... N8. O, proszę. Więc mnie pozostaje tylko... Uuu, tu mam jeszcze jedną rzecz. Ale na razie... Co tu może być? Zobaczmy. Chciałem powiedzieć, że na razie jej nie weźmiemy, bo ja nie mam gdzie jej po prostu schować. I jak znajdziemy tylko jakąś skrzynkę, taką do przechowywania stafu, to będziemy musieli z niej skorzystać, po prostu część rzeczy zachomikować sobie. Tak jest, tu za tym jeszcze coś powinno być. Proszę, skrzyneczka. Nie, nie wezmę, bo nie mam miejsca na Aneida. Wow, no teraz to już kurde nas pożarło. Dalej, Regina, walcz, walcz. Dobra. No, ale o, już widać, że jesteśmy ranni, ponieważ postać się trzyma za ramię. Kurde, nieźle nas podżarł. Skubaniec, tu mamy zamknięty pokój. Czekajcie, może coś w ekwipunku znajdę, co będziemy mogli użyć. Chwilka, tak jak mówię, tutaj to jest mix. Czek. Kurczę, no. Mix. Spróbuję z hemostatem. Mix. Tak, i dzięki temu uzyskaliśmy hemostat i apteczkę. A nie, hemostat plus. To tak, bo tutaj jeszcze dochodzi taka kwestia, że możemy się wykrwawić na śmierć. Dobra. Musimy się cofnąć i użyć medkita po prostu na sobie. Dobra, wychodzimy i możemy teraz zabrać tutaj zawartość tej skrzynki, czy co to tam jest? No, Regina. O, elegancko. Mamy stluwę do shotguna, ale samego shotguna nie mamy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Wszędzie tak N8 może być. Wszędzie, patrzcie, te skrzynce porozrzucane. Co za ciekawa sprawa. Passageway to communication area. Aha, czyli no tutaj nic na razie nie mamy z tego, co widzę. Szedłem w totalnie złym kierunku. Dobra, na razie sobie tutaj daruję przejście. Co prawda tam jest notatnik, ale jako, że to jest bardziej taki testowy stream niż jakaś tam pełnoprawna seria, którą chciałbym zacząć. Zresztą zastanawiam się, czy nie zacząć właśnie Dino Crisis, jak skończę Deus Exa. W sumie gra nie jest aż tak mega długa, można by ją właśnie użyć. O, czyżby? Aha, elegancko, patrzcie. Nadal mamy... Nadal nasza postać ma obrażenia, bo zostawię po sobie plamę krwi. Całkiem ten fajny taki mały efekt.
O, shit. Skończyły nam się kule. No właśnie. O kurde, no to się urządziliśmy. Nie mamy kul, mamy dinozaury i... tak. No dobra. Będziemy improwizować bez amunicji. Może trzeba było najpierw troszeczkę ograć grę, zanim przejść do streamowania, bo to kurde taka lipka troszkę. Patrzmy. Will you switch the switch? Nothing happened. Dobra, czyli nic się nie stało. Kurczę, jak ja mam się tam dostać do tego ziomka? Na pewno wiem, że się przechodziło na drugą stronę, ale... Słuchajcie, tutaj? Nie, no to jest jedyne miejsce, które możemy iść dalej. O. No i tu mamy dinosaura. Co się nie stało? To nam nic nie da. Zostało jeszcze... Jeszcze jedno miejsce nam zostało. DDK. A, DDK nie. Nie zadziała, czyli zostało nam... Kurczę, musimy się cofnąć tym szybem. Ja pierdzielę. Dobra. Tak. No, trzeba było użyć pierwszego zejścia. Dobra, idziemy. I tu powinniśmy, tak, tutaj się, że tak powiem, opuścimy. Control room, no, nareszcie. No, jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Jesteśmy w pobliżu control roomu, czyli tam, gdzie powiedział gościu, żeby pójść. Tu gdzieś powinna być jeszcze skrytka, no proszę. Tylko wiecie, kwestia jest taka z tymi skrytkami, że one się, że tak powiem, aha, jeszcze potrzebujemy pluga jakiegoś ekstra. Że one się nie, powiedzmy, nie ma przenoszenia zawartości, znaczy można w nich schować, ale to nie jest tak, że każda skrytka, którą napotkamy, będzie miała tą samą zawartość, tak, bo one między sobą nie wymieniają. Jeżeli zostawimy tutaj coś, tylko tutaj będą te rzeczy, czyli siłą rzeczy, jeżeli coś zostawimy, no to musimy się wracać, żeby to odebrać, o, na tej zasadzie. Dobra. Our status. This security system is a snap for me. Real amateur stuff. So, what exactly happened to Gale? You said that he was attacked by a dinosaur? Yeah. I couldn't believe it. I just hope he's still alive. Anyway, our first priority is to complete the mission. What we ought to do is just call in the chopper and get off this death trap. That's a great idea, but Cooper has the radio, and he's missing. Hey, what's with this monitor? That's the security monitor for the underground area. The camera's offline. So I take it that means power still hasn't been restored to the area. Exactly. They must have that area wired to a different power system than the ground level. Well, we can investigate that area. After we finished our sweep of the ground level. Okay, then I'll take care of the shutters that are blocking the way. You work your way in, grab the dock, and then rendezvous back here. Dobra, niech się będzie. To jest jakaś skrzynka, czy ona coś robi? Aha, dobra, skrzynka z bezpiecznikami. Yeah. Now what I want to know is where those things are. Dobra. Teraz zobaczymy, dokąd to nas zaprowadzi. No, przydałoby się jakieś pomieszczenie z tych... A, management office. O, właśnie. Właśnie to jest to. To jest miejsce z chyba save pointem, z tego co kojarzę. Dobra. O, proszę, plug. Nothing useful. Dobra, tu co mamy?
Shotgun. Ammo. Proszę bardzo, mamy tylko 5 strzałów. Fantastycznie. Dobra, mamy trupa. A obok trupa, który został tak jakby troszeczkę podjedzony, mamy Leo. Super. Elegancko. Nie działa w tej chwili. Dobra. Weźmy. Dobra, tam jest panel, ale zanim wyjdziemy, sobie skorzystamy z komputera. A nie, nie został włączony. Poczekajcie, jak to... A, dobra, już pamiętam. Już pamiętam, jak to działa. Co ciągle miałem takie zawirowanie, bo jestem przyzwyczajony, tak jak mówię, do tej idei, że gdzieś się zachowuje. Tutaj jest o tyle inaczej zrobione, że w przeciwieństwie do niektórych gier innych, tak jak, nie wiem, Final Fantasy, czy właśnie Residenty, czy tego typu, tutaj nie ma czegoś takiego jak stricte save point, gdzie musimy podejść, czy musimy coś wykorzystać, żeby zapisać grę, tylko tutaj są tak zwane, zresztą zaraz zobaczycie, pomieszczenia, dzięki którym można zachowywać. Wystarczy, że wejdziemy do tego pomieszczenia, jest to bezpieczne pomieszczenie, żaden przeciwnik się tu nie pojawi, wyjdziemy i w tym momencie dostaniemy komunikat z prośbą o, no dokładnie, tak jak tutaj, czy chcecie zapisać. Ja mówię, że chcę zapisać, wybieram sobie miejsce, bum, mamy zapisane i automatycznie wychodzimy. Ready? That was quick. Thanks. Hey girl, just get going. Nice. Niestety to nice również świadczy o tym, że mamy za plecami dinosaura. O, już nas podjada. Prawie całą amunicję, co znaleźliśmy, to straciliśmy. O, jest i drugi stopień. Nie dość, że postać krwawi, to jeszcze kuleje. Nawet widać to w animacjach. Całkiem fajnie to wygląda. Dobra, tu będzie jakiś dysk. Do tego pomieszczę. Journal of the Guardsman. Nie. Na razie nie czytam. Dobra. Na tle dwóch możemy biegać. Widać, że postać inaczej biegnie. Zamiast w obu rękach to trzyma tylko w jednej. Jest pochylona. Dobra. A tu co będziemy mieć? Aha, blokadę. No i dobra. Myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy ten test. Mam nadzieję, że się wam trochę podobało przedstawienie gry, że sama gra może was zainteresowała. Mówię, jak skończę serię z Deus Exem, to być może właśnie się już na poważnie, że tak powiem, za to gdzie złapię. Na razie to był raczej tylko test, czy wszystko jest poustawiane poprawnie, czy filtry są poustawiane, czy dobrze mnie słychać, czy grę dobrze słychać, czy kamera działa poprawnie, czy czat działa poprawnie. No właśnie, czat działa, jak widać, też. No i to tyle. Do następnego razu. Hej.